dzień jak co dzień, czyli pakowanie. Nie wiem, czy słychać, jak wieje wiatr straszliwie, ale spoko, jesteśmy zadowoleni, słońce jest, żeby nie było, że cały czas marudzimy. O, tak wygląda miejscówka za dnia. Tam słoneczko wstało. Na tle góra. W tamtym kierunku zmierzamy. Może dziś do Bratysławy i dalej trochę. W tych chaszczach spakujemy wszystko na rowerki. I ciepło. Ciepło. Ale tak wieje, że ja się muszę trzymać czegoś, żeby mnie nie zwiało. Dlaczego ciągle wieje? Wieje, wieje. Najpierw był deszcz, teraz wieje. No, taka widać tu pogoda, taki urok tego miejsca. Kamera w obudowie. A i tak pewnie będzie słychać trochę wiatru. Jesteśmy na Słowacji! Jej! To jest chyba stare przejście graniczne. To są nasi znajomi z Niemiec. A tam jest znak granica i tam była granica. Znaczy jest w sumie nadal. Góry. A tam w tle się maluje Bratysława. A w zasadzie nie wiem, czy to tam jest Bratysława, a tam jest chyba Patrzałka. Ja nie wiem, czy to jest dzielnica Bratysławy, czy to jest inne miasto. Czy... W każdym razie ja co kaman. No. I jak się pani czuje, przekraczając granicę bez dokumentów? Im dalej, tym lepiej, czyli lepiej. Dobrze się czuję. A jak się pani bez dokumentów przekraczając granicę? Super! 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 Super. Chyba trochę niebo pofilmowałem przed chwilą. Niestety trochę pada. Znowu. Ale nas to nie zatrzyma. Dzisiaj przynajmniej ciepło, ale wiedziałam, no. Widzisz? To do następnego. No. Bratysława! Szczęśliwi, zadowoleni, chociaż pogoda pochmurna. To musisz robić zdjęcia i taniec szczęścia, tam rowerzyści, uważaj. Nie kręcisz mnie. Kręcę. Tańcz, tańcz, tańcz! Zbliżamy się, zbliżamy, jedziemy coraz dalej. No i podziwiamy oczywiście widoczki. Czyli już Słowacja. Trochę duszno, no dlatego pada deszcz. Mam złapać kogoś w oknie? Nie ma, bo zjaj. Chodź, walnę ci focie na tle. Tam. Właśnie odbywa się konsumpcja. Tak wygląda jeden z naszych posiłków. Skład. Jest to ryż, tuńczyk, kukurydza i koncentrat pomidorowy. Wymieszane. Wymieszane. Wszystko jest zrobione na małej kucheneczce w jednej menażce. Najpierw gotujemy ryż, później do tej samej wody dodajemy całą resztę. I tyle. I tyle. I jemy. I jemy. No. Cały obiad w granicach 2 euro. Na dwóch osób, tak. Dwie osoby się tym najadają, bo to są dwa worki ryżu. Tyle. Smacznego. No.